Dzień dobry Państwu. Chciałam dzisiaj Państwa zaprosić do wykonania kompozycji jesiennej. Użyjemy dzisiaj do tej kompozycji wrzosy, które są ogólnie dostępne. Możemy je wszędzie kupić. Na targowiskach, w centrach handlowych, w kwiaciarniach. Wybierzemy sobie różne kolory, które nam pasują do wnętrza. Następnym elementem dekoracyjnym są bardzo popularne o tej porze roku orzechy oraz jabłka. Teraz Państwu pokażę, jak należy to wykonać. Ja przygotowałam tutaj kosz prostokątny, ale tak naprawdę każdy kosz czy każda misa nadaje się do takiej kompozycji. Tak naprawdę możemy użyć wszystko to, co mamy w domu, co przykryje nam tą doniczkę, czyli zaczynamy. Wkładamy wrzosy do środka. Zobaczcie Państwo, one stoją w dwóch rogach i tutaj powstaje nam dziura, którą musimy teraz wypełnić. Ja do tego celu użyję właśnie orzechy. Ważną rzeczą jest, żeby teraz spod orzechu wyjąć wszystkie łodyżki kwitnące. Poprawiamy je jeszcze. O, tak wyglądają doniczki obsypane orzechami. I ostatnim naszym elementem dekoracyjnym są jabłka, które umieszczamy na wierzchu. Nie musimy układać ich regularnie, tylko użyjemy nieco fantazji. W taki właśnie oto prosty sposób przygotujemy kompozycję szybko, da nam to dużo frajdy, a na pewno odświeży to nasze mieszkanie. Życzę powodzenia i do zobaczenia.